Jak to ładnie mówią na kolei, podane. Zaczynamy przegląd trzeciej kolejki Kolei Dolnośląskich czwartej ligi. Zaprasza Państwa Andrzej Padniewski. Złotoryja i tam Górnik podejmował Iskrę Księgienicę. Oba zespoły wygrały oba swoje dotychczasowe mecze, więc ktoś musiał spaść z czuba tabeli. Bliżej tego byli na początku goście, bo faulowany w polu karnym jeden z zawodników Górnika Złotoryja, a jedenastkę na gola zamienił Bartłomiej Kłos. 70. minuta, gospodarze wychodzą na prowadzenie. No ale to trwa raptem 9 minut, bo już dobry przechwyt, jest podanie na prawą stronę. Piłkarze Iskry Księgienice nie zamierzali stracić punktów w tym meczu. Wiedzieli, że grają o to, żeby utrzymać się w czubie tabeli, a Szymon Korzepa im to zapewnia w 79. minucie. 1-1, tak kończy się mecz w Złotoryi. Świdnica, Igner Home, Polonia Stal Świdnica, Piast Nowa Ruda. Piast zaczął bardzo źle te rozgrywki, no ale bardzo dobrze zaczął ten mecz. Już 7 minuta, przechwyt. Karol Garwol wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Jeszcze w pierwszej połowie gospodarze zaczynają swój pozycyjny atak. 42. minuta tego spotkania. Duży kąt, Miłosz Taranek doprowadza do wyrównania. No ale jednak już w doliczonym czasie gry piłkarze Piasta mają sporo przestrzeni. Przesuwają się w kierunku pola karnego gospodarzy i piękny strzał sprzed pola karnego i Karol Garwol na 2-1, 90. minuta. Sensacja to chyba za dużo powiedziane. Igner Home, Polonia Stal Świdnica, Piast Nowa Ruda 1-2. 1-11 to bilans bramkowy Sparty Grębocice po pierwszych dwóch kolejkach, a do Grębocic wybrał się zespół Łużyc-Lubań. Zaczynają ataki goście. 19. minuta, wyłożenie do Daniela Ziółkowskiego, no i to Łużyce wychodzą na prowadzenie. 9 minut później kolejny atak gości, którzy zdecydowanie dominowali w tym meczu. Jego transmisję mogli Państwo obserwować na kanale P4P Football. Jest kolejny atak zespołu gości. Jest strzał, broni jeszcze bramkarz Sparty. Wycofanie, zamieszanie w polu karnym i ostatecznie jednak Mikołaj Milewski kieruje piłkę do bramki. 0-2 przegrywa Sparta Grębocice. Zaczynamy drugą część spotkania. Te ponownie lepiej zaczęli goście. 58. minuta tego spotkania i podanie do Dominika Suskiego, który wyprowadza Łużyce na 3-bramkowe prowadzenie. 3 minuty później ponownie to Łużyce po prawej stronie. Jest piłka do Dominika Suskiego. Ten jeszcze raz podwyższa wynik tego meczu na 4-0. Na tym jeszcze goście nie skończyli, bo to dośrodkowanie w pole karne ląduje na nodze Damiana Buzały. 5-0. Łużyce wygrywają ze Spartą Grębocice. Jesteśmy już przy meczach czwartkowych. Do Ząbkowic zawitał Chrobry 2 Głogów. Goście mieli komplet punktów po pierwszych dwóch kolejkach i to oni w 50. minucie tego spotkania dośrodkowują w pole karne. Piękny lob, fenomenalny gol. Jest 1-0. Krzysztof Janiszewski. Chrobry wygrywa w Ząbkowicach 1-0. No to dalej lecimy z meczami Beniaminków. Błyskawica Gać podejmowała Bielawiankę Bielawa. No, wydawać by się mogło, że skoro oba zespoły grały w zeszłym sezonie w klasie okręgowej, to spotkanie mogłoby być wyrównane. Nic bardziej mylnego. To gospodarze wyszli na prowadzenie już w 12. minucie tego spotkania. Proszę zobaczyć, jaka liczba spora zawodników z Gaci. A Rafał Woźniak, najsprytniejszy, wyprowadza swój zespół na prowadzenie w 12. minucie. Już 19. minuta, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Na bramkę zamienił Kacper Uryż. Po 19 minutach mamy wynik 2-0. Końcówka pierwszej części gry. Przechwyt w środku pola. Biegną piłkarze z Gaci dużo przestrzeni. Tylko dwóch obrońców Bielawianki Bielawa. Jest strzał na bramkę. Z tym jeszcze radzi sobie bramkarz. No ale kontynuuje atak Błyskawica. Jeszcze położył jednego z zawodników. Oddał strzał. Konrad Korba wyprowadza Błyskawicę na 3-bramkowe prowadzenie. Druga część gry to nadal dominacja
zespołu Gospodarzy. Jesteśmy w 49. minucie tego spotkania. Błyskawica oddaje strzał sprzed pola karnego. Łukasz Orzechowski w 49. minucie. Nieporadna interwencja i jest 4-0. I ten sam Łukasz Orzechowski w 77. minucie tego spotkania ustanawia jego wynik. 5-0 wygrywa Błyskawica Gać z Bielawianką Bielawa. Co się działo w Woliborzu? Słowianin podejmował Bary Tsów. Dwa zespoły myślą o awansie do trzeciej ligi. Póki co rozgrywają mecze w kolejach dolnośląskiej czwartej lidze. 8 minuta tego spotkania. Dośrodkowanie w pole karne. Tam zamieszanie. Zdołał jeszcze wycofać jeden z zawodników i znalazł Doriana Krakowskiego. Gospodarze wychodzą ku euforii kibiców na prowadzenie. Rzut rożny, jesteśmy 6 minut później, 14 minuta tego spotkania. Sporo walki o górne piłki, trochę rozsądku, zrzucenie piłki do nogi, dośrodkowanie kolejne w pole karne. Tam znajduje się doskonale Mikołaj Łazarowicz i 2-0 prowadzą Gospodarze. Przed przerwą jeszcze jedna akcja i piękny strzał Filipa Barskiego. 3-0 Słowianin Woliborz kładzie na łopatki Bary Tsów, która nie miała zbyt dużo okazji w tym meczu, byli kompletnie nieskuteczni goście. 60. minuta tego spotkania, kolejna piłka do Doriana Krakowskiego. Dorian Krakowski, 4-0, drugi gol i już jedno z wielu trafień tego zawodnika w tym sezonie. Jesteśmy jeszcze w 77. minucie tego spotkania, kolejny atak Gospodarzy. Przesuwają się lewą stroną, faulowany w polu karnym jeden z zawodników Słowianina, sędzia nie ma wątpliwości, wskazuje na 11 metr. Wojciech Szuba ustanawia wynik tego spotkania. Gospodarze, Słowianin Woliborz pokonuje Bary Tsów, 5-0. Orzeł Mysłakowice podejmował Piasta Żmigród. W poprzedniej kolejce Piast Żmigród wygrała 6-0 z innym Beniaminkiem. Czyli tutaj piłkarze ze Żmigrodu pewnie wygrają z tym Beniaminkiem, który wyszedł z klasy okręgowej jeleniogórskiej. Tak też się mogło wydawać, bo Adrian Pytlik wyprowadza zespół gości na prowadzenie już w 16 minucie. Ale proszę posłuchać, co się działo w 84 minucie. Kacper Sutor, wielka euforia na stadionie w Mysłakowicach, kolejne punkty Beniaminka, Orzeł Mysłakowice, Piast Żmigród, 1-1. Polonia Środa Śląska podejmowała Lechię Dzierżoniów. Oba zespoły niezbyt dobrze weszły w ten sezon, no ale faworyta trudno było wskazać, chociaż to Gospodarze zaczęli ten mecz lepiej. 18 minuta tego spotkania, jest podanie na prawą stronę, jest dośrodkowanie w pole karne, poszukiwanie Adama Andrusiaka, który wyprowadza Polonię na jednobramkowe prowadzenie. Już druga część gry, 10 minut do końca regulaminowego czasu. Jest piłka po prawej stronie, jest dośrodkowanie, piłka znajduje głowę Konrada Bucia, który ustanawia wynik tego spotkania. Polonia Środa Śląska, Lechia Dzierżoniów, 2-0. I 9. spotkanie, Moto Jelcze, Ława Prochowiczanka Prochowice, tutaj tylko jeden gol, ale proszę zobaczyć, jak pięknie dryblował Krzysztof Gancarczyk, to już za chwilę, bo właśnie w tym momencie widzimy to dość podanie, przełożenie piłki na lewą nogę, minięcie bramkarza. Krzysztof Gancarczyk gwarantuje Moto Jelczowi Oława 3 punkty, zespół z Oławy wygrywa ten mecz 1-0. Komplet wyników kolei dolnośląskich czwartej ligi. Do tej pory tylko Chrobry 2 Głogów ma 9 punktów na swoim koncie. Aż 3 mecze rozstrzygnięte wynikiem 5-0. W tabeli, to o czym wspominaliśmy, Chrobry 2 prowadzi z 9 punktami. Iskra Księginice, Górnik Złotoryja, Słowianin Woliborz po 7. Póki co zarówno Sparta Grębocice, jak i Bielawianka Bielawa bez punktów. Lechia Dzierżoniów, Ignerholm, Polonia Stal Świdnica po 1 punkcie. A już w sobotę i niedzielę kolejne emocje w kolejnej dolnośląskiej czwartej lidze. Ciekawie zapowiada się pojedynek Piasta Żmigród z Górnikiem Złotoryja w niedzielę już o 17:00. Mecze przed własną publicznością także w Głogowie, Nowej Rudzie, Bielawie, Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, w niedzielę w Lubaniu, Sułowie i Księginicach. Halo, w piłkę grają! Ruszajcie na stadiony na wszystkich poziomach rozgrywkowych na Dolnym Śląsku i do usłyszenia już w kolejnym magazynie kolei dolnośląskich czwartej ligi.